Po emisji materiału Mokry Kogroszek, Cichy Zabójca Kotłów w naszej redakcji rozdzwoniły się telefony. Również w komentarzach pytano nas, a na jakiej podstawie redakcja jaw.pl twierdzi, że stopień zawilgocenia paliwa ma wpływ na awaryjność pieców centralnego ogrzewania? I gdzie usłyszeliśmy, że Mokry Kogroszek jest przyczyną powstawania smogu? Doceniając wnikliwość i trafność uwag naszych widzów, odpowiadamy. Wiedzę czerpiemy u samego źródła, w tym wypadku od dostawców paliw oraz specjalistów w dziedzinie systemów ogrzewania. Zacznijmy od Ekogroszku. Odwiedziliśmy jeden z najpopularniejszych składów opałów okolicy. O ekspercką opinię poprosiliśmy pana Adama Kaszubę. Dobry Ekogroszek to jest Ekogroszek o wysokiej kaloryczności, czyli powyżej 25 tysięcy kilojuli wartości opałowej. Małym popiele, czyli w granicach 6%, nawet poniżej, i małym zasiarczeniu. Ważna jest też spiekalność, prawda, która jest podawana w rogach, żeby ten towar nie był za bardzo spiekalny. Ważne jest tak samo, żeby ten towar był ekogroszek suchy. Także towar musi być suchy z racji tego, że cierpi piec, cierpimy my, bo tracimy klientów, prawda, no i cierpi nasze środowisko. Wątpliwości rozwiane. Szanujący dobro klientów sprzedawcy mokrym ekogroszkiem nie handlują. Kropka. A co z piecami? Rdzewieją? Ich wydajność spada? Mokry ekogroszek, mówiąc w skrócie, to tylko kłopoty. Zależne, zarówno dla użytkowników kotłów piątej generacji, jak i dla samych kotłów. Mokry ekogroszek to kiepskie spalanie, mało efektywne, ponieważ duża część energii jest pochłaniana na proces osuszania tego paliwa. Później to się przekłada na koszty eksploatacji samego kotła. Cierpi zarówno część podająca, kosze, jak i sam wymiennik, przez co żywotność takiego kotła zdecydowanie jest krótsza. Zdaje się, że i tu mieliśmy rację. A co najczęściej pod wpływem nieodpowiedniego paliwa psuje się w kotłach i jak wysokie są koszty ich serwisowania? Tutaj widzimy rurę podawczą, w której pracuje ślimak. Tutaj zamontowany jest zasobnik, który podaje węgiel. Ta rura pracowała w kotle 5 lat. Był on użytkowany w sposób nieprawidłowy. Widzimy tutaj liczne skorodowane miejsca. Wysoka temperatura i wilgoć powodowały właśnie naruszenie, jak widać, tu już było spawane w kilku miejscach. Jak widać, no jest to całkowicie element nadający się do wymiany. Element, który trzymam w dłoniach, jest to ślimak. Znajduje się on pod podajnikiem. Kręcąc się, powoduje dostawanie się ekogroszku do paleniska. Możemy zwrócić uwagę, jak wygląda. Tu w tym miejscu znajduje się palenisko, tutaj stal, ponieważ tu było środowisko suche, nie zawierało wilgoci. Tutaj stal ma odpowiednią grubość, taką jak wykonał to producent. Natomiast w miejscach, w których wilgoć się znajdowała ze względu na ten suchy, mokry ekogroszek, widzimy, jak skorodował cały element podawczy kotła. Taki element również nie podlega gwarancji, no i klient musi go wymienić na własny koszt. Wnioski? Bez zmian. Mokry ekogroszek nie nadaje się do ogrzewania naszych domostw. Niszczy nasze piece, naraża nas na dodatkowe koszty, a co równie istotne, przyczynia się do powstawania smogu.